Kochani, kochani, kochani. Witam bardzo serdecznie. Marzenia się spełniają. Jeszcze parę lat temu, kiedy wydawało mi się, że musimy jakoś inaczej kończyć nasze gimnazjum, inaczej podsumować pracę całego roku, paru ładnych lat. Wydawało mi się, że może na Zamku Lubelskim to będzie tak pięknie i tak inaczej. A mniej więcej od roku nabrałam pewności, że nie na Zamku, że tutaj, dlatego że w naszym mieście to miejsce jest absolutnie szczególne, to stąd zaczyna się ta magia, dzięki ludziom, którzy ten ośrodek stworzyli i prowadzą. I chciałam teraz podziękować panu dyrektorowi Tomaszowi Pietrasiewiczowi, który jak zwykle skromnie się ukrywa, nie wiem gdzie. No nie ma tutaj. No zapraszam na sekundę. Naprawdę. To jest Tomasz Pietrasiewicz. Tam gdzieś jeszcze ukrywa się Witold Dobrowski, ale to jest twórca, animator, święty Franciszek, który swoimi rękoma budował to, co tutaj mamy i w czym gościmy. Ja bardzo, bardzo dziękuję za gościnę. Chcę powiedzieć, że to jest dla nas naprawdę ogromny honor, że pan dyrektor zgodził się nas gościć. Po to, żeby było szczególnie, po to, żebyśmy odczuli finał, zwieńczenie, ukoronowanie naszego programu kulturowego. No, szczęście nie ma granic, bo z nami jest chociaż przez chwilę przewodniczący Rady Miasta Lublin, pan Piotr Kowalczyk, którego bardzo, bardzo serdecznie witam. Dobre anioły przywiodły pana przewodniczącego, no i prezes naszego stowarzyszenia, jakby nie było, organ prowadzący, najważniejszy organ. Witam pana radnika Matulę. Tak, pan dyrektor. Kochani, naprawdę miejsce szczególne, bardzo mi zależało na tym, żebyśmy je w ten sposób zapamiętali. Bardzo zależało mi na tym, żeby osoby, które tutaj nie były, już wiedziały, jaką drogą tędy trafić. Tutaj bywać i to miejsce bardzo wspierać i o nim pamiętać. Dzisiaj zapraszam za chwilę na ostatnią lekcję języka ojczystego, ale zanim to zrobię, muszę wręczyć coś panu przewodniczącemu na pamiątkę od nas, bo jak ucieknie, to potem nie... Tak, nie będziemy odżałować, że to się nie stało. To jest coś absolutnie szczególnego. Wiemy, co to jest. Dyrektorka naszej zjawiskowej pani Drażki jest takie nasze ukochane z cytatami owieczkowymi na pamiątkę na prawo ruszę. Nie ma tu żadnego podstępu. Bardzo prosimy. Pamiątka ruszka przemytuje. Przepraszam, że znowu średnio pochylam. Ja tak spodziewałem się, że nie bez kozery pani dyrektor tak bardzo prosiła, żebym był. Ja strasznie przepraszam, że nie mogłem być na rocznicy. To za bardzo przepraszam, jest to rzecz nie do wybaczenia. Taka sytuacja zazwyczaj nie daje ciała. To po prostu po ludzku. Zupełnie taki konflikt kalendarzowy spowodował, żeby tam nie było, bo inaczej z pewnością, jak dają słowo, to jest. Ja bardzo szanuję to szkołę. Mówię to zupełnie uczciwie, z kilku powodów. Jesteście tu, oczywiście dumę, mówię tu o rodzicach, o uczniach, ta wasza siedzia, ta dziecięta mówi sama za siebie. Jesteście tu, z duchu Lubina, miasta, które tak bardzo kocham, w związku z tym, to jest swoich sprawa oczywista, ale również z takich powodów, że zupełnie prywatnych. Chociażby to, że wasza szkoła napełniła moje serce pewną taką znaczącą częścią, jak ja mówię, to właśnie w końcu zdarzyło się wszystko, Natalii Matuszek. Bardzo często to mówię, że oprócz swoich pójli, rodzone dzieci, ja mam 30 dwoje, zupełnie nowy, w tym roku dojdzie kolejna 16. Gdyby nie Natalia i spotkanie u was w szkole na Czechowie, to tego by się
w ogóle by nie było tego zapału, tego serca, tak wielu wspaniałych ludzi, którym udało się to spotkać, tylko razem tak wiele wspaniałych młodzieży, bo okazało się, że jest mnóstwo potencjalnych talentów i naprawdę warto to wszystko robić, żeby ich promować. Tu mogę zdradzić innego takiego newsa, nikt jeszcze o tym nie wie. Prawdopodobnie w przyszłym roku ósemkę diamentów Rubina, w tym Natalii, widzę rodziców, więc ogłaszam przed nim wobec, że będę chciał zabrać do dwóch miast w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, żeby je pokazać światu. Mówię ósemkę, bo staram się z kosiotkami robić poza budżetowymi i sponsorskimi. Z tym zawsze jest problem, a ta ósemka powiedzmy będzie pełnoletnia. Nie będzie trzeba zgody rodziców. Oczywiście ja wiem, że to mogłoby sobie się zgodzić, ale będzie mniej problemu z formalnościami. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za Wasze zaangażowanie, bo ja mówię sporo o szkole od zupełnie innych osób. Bardzo dziękuję rodzicom i przede wszystkim dziękuję uczniom, że Wam się chce. Bo ja sam mogę to powiedzieć o sobie, że pewnie znalazłbym tysiące innych powodów do radości, do życia niż nauka, a Wasza średnia tutaj w Polsce rzeczywiście odbiega zdecydowanie od średniej krajowej i wojewódzkiej. I bardzo Wam za to wszystkim dziękuję. Ja również mam tutaj Pani Dyrektor, który mówi kwiatów, taki symboliczny przewodniczący. Serdecznie dziękuję Państwu. Bardzo przepraszam, ale są takie dwa dni w ciągu roku, kiedy przewodniczący w zasadzie nie śpi. To jest dzień przed uchwaleniem budżetu, dzień przed udzieleniem prezydentowi absolutorium z tytułów wykonywania budżetu za rok ubiegły. Jutro jest głosowanie dla prezydenta miasta, w związku z tym długo nas przede mną. Wybaczcie Państwo, w innej sytuacji na pewno zostałbym do końca. Bardzo wszystkim czołtom dziękuję, bo wiadomo, i chcę przy Panu Przewodniczącym jeszcze wszystkim dzieciakom podziękować za jedną ważną rzecz, bo my od paru lat oddajemy pieniądze, które szkoła przeznaczyłaby na nagrody za paski dla najlepszych uczniów na jakiś zbożny cel. Zaczęło się od Wilkowa, a potem już cały czas z roku na rok. Nauczyciele przeznaczają swoje kwiaty, zamieniają na pomoc dla gości Radowa, a dzieciaki w tym roku to przegłosowaliśmy. Oddajemy pieniądze dla Fundacji Janka Meli, zapraszamy Jaśka Melę do nas, do szkoły. Planowaliśmy to w ubiegłym roku, ale myślę, że tym się uda, bo już nie mamy 20-lecia. Także tak właśnie się przedstawiamy jeszcze, bo też bardzo mi zależało na tym, żeby ta informacja nie umknęła. I już ostatnia lekcja ojczystego, tak? Jestem, kim jestem. Niepojęty przypadek, jak każdy przypadek. Inni przodkowie mogli być przecież moimi. W garderobie natury jest kostiumów sporo. Kostium pająka, mewy, myszy polnej. A co, gdybym budziła w ludziach strach? Albo tylko odrazę. Albo tylko litość. Gdybym się urodziła nie w tym, co trzeba plemieniu i zamykały się przede mną drogi. Los okazał się dla mnie jak dotąd łaskawy. Co trzeba? Trzeba napisać podanie, a do podania dołączyć życiorys. Bez względu na długość życia, życiorys powinien być krótki. Obowiązuje zwięzłość i selekcja faktów. Zamiana krajobrazów na adresy. I chwiejnych wspomnień w nieruchome daty. Z opisywaniem chmur jest inaczej. Już po ułamku chwili przestają być te, zaczynają być inne. W porównaniu z chmurami życie wydaje się ugruntowane. Omalże trwałe i prawie że wieczne. Powiem na piwie w świat odwarty, o lepszym budym jest niespełniony, co na serce umiera. Sporządziłam spis pytań.
Spis pytań jest długi. Porusza sprawy ważne i mniej ważne. Będą pisały gazety, kiedy ustaną wojny. Dlaczego rzeczy złe brałam za dobre? Spis pytań jest długi. Porusza sprawy ważne i mniej ważne. Podanie ręki. Czy na pewno? Czy wszystko odczytujesz z ludzi? A czy wiesz, że przyjaźń trzeba współtworzyć jak miłość? Thank you.
wierzyłem, stojąc nad brzegiem rzeki, która była szeroka i lwista, że przejdę ten most, spleciony z cienkiej, kruchej trzciny, powiązanej łykiem. Szedłem lekko jak motyl i ciężko jak słoń. Szedłem pewnie jak tancerz i chwiejnie jak ślepiec. Nie wierzyłem, że przejdę ten most. I gdy stoję już na drugim brzegu, nie wierzę, że go przeszedłem. Wspominaliśmy dwudziestolecie, bo młodzież przygotowała właśnie to, a dzisiaj wszystko nam się tak utkało właściwie z pamięci, bo zapraszam na ostatnią lekcję języka polskiego. Dla klasy pierwszej i drugiej gimnazjum, ostatnią w tym roku. Dla klasy trzeciej, ostatnią ze mną. Już na pewno, chyba że ktoś chce zostać. Dlaczego nam się utkała ta lekcja, taka właśnie ze wspomnień? Dlatego, że taka była ostatnia lekcja języka polskiego w klasie trzeciej. I właściwie cała ta uroczystość została utkana ze wspomnień naszych absolwentów, bo każdy napisał jakieś słowo, to, co zapisało się w pamięci. Ten rok jest przejściem przez most, o którym mówił Ignacy, i wszyscy taki most pokonaliśmy. I to przejście należy podsumować. Zatem część oficjalna na podsumowanie roku poplącze nam się z częścią wspomnieniową tego właśnie, co zapisali moi uczniowie. Zapraszam bardzo serdecznie podsumowanie konkursów pani Dorota Mazurek i język angielski. Jeżeli chodzi o konkursy, to zapraszam tutaj przede wszystkim Oliwię Hoskinson. Oliwka została laureatem konkursu języka angielskiego i tak naprawdę już ma tylko 2 dni egzaminów. Zanim skończy gimnazjum, możliwe, że będzie miała tych dni mniej, maksymalną ilość punktów. Oraz już wybiera sama szkołę. Także brawo, wielki sukces. No oczywiście, 6. Zapraszam panią Ewę Janiszewską. Brali także udział w konkursach recytatorskich i zapraszam tutaj na scenę Ewę Turską, Marlenę Jonasz, Izę Mazur i Agatę Matlas. Jeszcze poproszę Ninę Piotrowską, Magdę Sikorę i Oliwkę Hoskins. A mianowicie brali udział w audycji radiowej poświęconej 20-leciu naszej szkoły. Z tej garstki chciałabym wyróżnić Ewę Turską i Marlenę Jonasz. Może wystąpicie? To są dziewczyny. Zostały nagrody w konkursie recytatorskim z poezji Czesława Miłosza. Wszystkiego dobrego, dziękuję serdecznie. Chciałbym serdecznie podziękować tym roku, bo uczestniczyliśmy. Mamy 5 drużyn. Drużynie piłki ręcznej, dziewczyny. Proszę wstać. Drużyna chłopców piłki ręcznej. Męską i damską, Kubę Wierzchałę, Pawła Ruszaka,
Ewę poproszę. Karolina, bardzo dziękuję. Dziękuję i ułożyła nam się Piotra Dużyna, tak całkiem przypadkiem, spontanicznie. To jest, nie wiem czy mamy ligę lekarzy. Mamy dziewczyny, które ganiają, biegają. Mieli to Nowica, mieli Solidarności i zapraszam Kasię Kowalską, Oliwię Kaznowską, Agatę Matras, Madlenę Jonasz, Piotrka Poleszczuka, też należy tej drużyny. Nina Piotrowska i Oliwia Opica. Cały skład to jest zawsze wyłaniamy tych, których docenili, których pracę docenialiśmy najbardziej. Pozwolicie Państwo, że zacznę od siebie. Trzecia gimnazjum, podsumowanie, finał szkoły. Najlepszy polonista, nieobecny dzisiaj z nami niestety, Wojtek Bartoszek, brawa. Jednak tutaj skrajnie. Gratuluję, bardzo dziękujemy za Wojtka. To dla Wojtka pamiątka. I jeszcze jedna osoba. Chciałabym zaprosić Ignacego, bo Maciej Żukowski. Za zgodą.
najlepszy fizyk i najlepszy chemik w imieniu pani Agnieszki Ostęp, wychowawca, pani Dorota. Zdecydowanie, bo ja poza Hadwaro i CO2 to nic nie pamiętam. Ale cóż, najlepszy chemik, na początku przeczytałam chemik, ale zdecydowanie to jest to chemik. I najlepszy fizyk, Wojtek Bartosz. Państwo, droga Małgosiu, jak mówiłaś, najlepszy matematyku, wymieniałaś mnie Wojtek, cały czas myślałam, że wołasz mnie. A tu nic, Małgosia ma innego Wojtka. Państwa, miło mi wręczyć skromne wolinki dla najlepszych informatyków. Z sympatii do imienia Wojtek Bartoszek. I uznanie zasług. Filip Rynkiewicz. Do pani Edyty. Zapraszam Magdę i Ewę Rybot. Osoby przez panią Iwonę Kryczkę. I to jest niespodzianka od pani Iwonki, o której się dowiedziałam tuż przed. Chciałam powiedzieć, że tytuł najlepszego geografa śpi sobie w kuferku, czeka na jedną kobietę, która wyprzedziła Wojtka, także nie dołożę państwu dzisiaj nic. Ale przy okazji projektu naszego na wystawie Kronowica wyszło, że planety nie tylko muszą śpiewać, proszę państwa. Gdybym teraz tego nie powiedziała, to byłabym małpa wszystkich małp i tak dalej, nie będę odmieniać, bo jeszcze może nie potrafię. Dlatego poproszę najpierw... Kategoria, która po raz pierwszy w tym roku powstała. Ja, geograf, doceniam talent, ale to nie tylko ja. Myślę, że wszyscy, którzy zobaczyli, jeśli ktoś z państwa powie, że to nie jestem ja, to będzie miał ze mną do czynienia. To jest praca na temat symboli Lublina. Druga jest pod spodem. Trochę inna wersja, ale wiem, że rodzeństwo zawsze jest porównywane na młodszego brata, więc zapraszam dwie. Ewę Martę. Państwa. Natomiast, no jakoś tak się staram, natomiast chciałam powiedzieć, że jeśli są rodzice tych oto panien, to proszę pamiętać, że są diamenty, które trzeba szlifować i gdyby tego diamentu ktoś dalej nie szlifował, to mielibyście państwo ciężki grzech i będziecie w piekle leżeć. Bardzo proszę, proszę państwa, to jest naprawdę, jeśli o to chodzi, panie prezesie, bo to dostaje do naszej szkoły, to jest genialne. Poza tym na 20-lecie Klonowica w kalendarzu Klonowica, którą młodzież przygotowywała w projekcie, jest zamieszczony komiks o Klonowicu wykonany przez dziewczynę. Więc nie wiem, które obrazy było ich 9, która 4, która 5. Obie dostają i żeby już rysowały co innego, to mają z nich plus. Nie, bo klety dostały. Ale one i tak robią, czy ja to wiem. Ale brat był najwięcej razy. On jest następny po bracie, młody się nie nadaje jeszcze do Sobiboru, więc mam teraz na parę lat przerwy. Tak. Dyplom dla Macieja Matuszewskiego za pracę z zakresu edukacji pamięci, w tym w klubie odkrywców ścieżkami pamięci, podczas realizacji programu Aleja Pamięci. Ale ja co
co roku mam z kim jechać do Sobiboru. W tym roku chodziliśmy pięciolecie z Flandrami, spotkaliśmy się znów. Nieważne, czy jest sobota, niedziela, oni jechali. Dlatego gdybym nie doceniła, to byłabym... No i nie będę jechać. Dziękuję Państwu. Zauważyliśmy jeszcze jedną osobę, o niej opowie pani Marta Grela. Najpostęp. W tym roku dzięki pewnym trudnościom miałam możliwość współpracować dłużej z jedną z osób. Świadomie używała słowa dzięki, bo ta osoba pokazała, że do rozwoju potrzebni są inni ludzie, czasem wredni, pamiętani. Pytanie tylko, czy skorzystamy z tego, że mamy ich na swojej drodze, za motywację do pracy, wielką świadomość siebie, gotowość przełamywania własnych ograniczeń i barier i gotowość do rozwoju. Zapraszam Darię Matakowską. Piotr Poleszczuk, najlepsze survivalowiec. Da sobie radę, ale może niech sobie wystrzeli. Słuchajcie, mam jeszcze też największy postęp. Taki człowiek, który się rozwijał i dalej rośnie. Mateusz Zawodnik. Mati, gdybyś ten swój postęp zmierzył, a wrogo, że ci tego brakowało. Czasów kluby Stefaniuka, najlepszy gracz, najlepszy kopacz, najlepszy rzucacz, ścinacz, człowiek, który wie, co z piłką zrobić. Ignacy Bogusz. No i wyczekiwany moment świadectwa. Jakoś tak się za bardzo chyba wzruszyłam, ale teraz myślę, że wiele było sytuacji między nami różnych, w tym też trudnych, ale myślę, że trochę się nauczyliśmy przekuwać je na coś dobrego. Uczyliśmy się od siebie nawzajem, jak z konfliktu przejść do sukcesu, jak wykorzystać to jako szansę. I po prostu poczułam, myślę, że poczujemy to też wszyscy, że będzie was bardzo, bardzo brakowało. Droga klasą, trzecia gimnazjum. Bo to tak jest, że te wspomnienia z nami zostaną. Ale zostawimy sobie czasy trzecią gimnazjum może na finał. Ja natomiast poproszę pana dyrektora Tomasza Pietrasiewicza, żeby pomógł wręczać świadectwa, a właściwie uroczyście je wręczył, bo to naprawdę jest niebywała okazja. Zacznijmy od klasy pierwszej, a trzecią zostawimy sobie na później. Lidia, Maria, Bartoszek, świadectwo z Pastwie. Gratulujemy bardzo,
Jakub Andrzej Głowniak. Jakubia, przybywam. Nie ma Jakuba? No coś niesamowitego. Olivia Hilary-Hostinson. Bardzo proszę. Olivia Adna-Kazdowska. Olivia Rawota Pastowa. Gratulujemy bardzo. Przepiękny Jona Konstancja, Katarzyna Kowalska. Leonid Odczewaszenko, człowiek orkiestry. Nina Barbara Piotrowska. Magdalena Anna Sikora, podporadnika społeczna. Białoczekowa. Ewa Małgorzata Turska. Jakub Andrzej już był wyczytany i niech żałuje, że nie było. Białoczerwona praca. Piękny Jakub Klemens Laskowski. Zapraszamy. Dziękuję. Małgorzata Maria Natusze. Małgorzata Laskowa, Białoczerwona. Gratulujemy. Dania Anna Morajska. Łukasz Urban. Łukaszu, zapraszamy Cię. Proszę bardzo, dziękujemy za pracę. Julia Izabela Węgorowska. Dziękujemy bardzo za pracę. Gratulujemy. I klasa trzecia, ostatnia na. Zapraszamy Cię do gimnazjum do bycia w gotowości. Wojciech Michał Bartoszek. Biało-czerwona na finał. Cudnie. Magdalena Julia Rybojak, na szczęście jej na koniec. Biało-czerwona praca. Najlepszy informatyk świata, Filip Rytkiewicz. Zapraszam. Bardzo, bardzo gratuluję. Nie mogę się nagratulować panu dyrektorowi Tomaszowi, bo to wielki wyczyn ze strony pana dyrektora, przepraszam, że tyle z nami jest i został wręczył świadectwo na pracę bardzo, bardzo serdecznie. Gratulujemy. Cudna będzie pan miał. Wiadomość ostatniej chwili. Piotrusz, którego tak nam bardzo będzie brakowało, miał do wykonania pracę do wykonania. Miał mi przygotować fotoreportaż, żeby zapracować na wyższą ocenę. I Piotrusz wykonał pracę, a muszę wam powiedzieć, że Piotrusz miał opory z wykonywaniem pracy. Wykonał pracę nie na czwórkę, nie na piątkę, tylko na dziesiątkę. Bo nie przyniósł fotoreportażu z wyprawy na żagle, on przyniósł książkę. Tak wydawał z pięknymi zdjęciami wszystkich uczestników. Mówił, że się drukarz gdzieś tam opóźniał i ona dotarła do mnie dziś. I zrobił po prostu fotoreportaż na dziesiątkę i to, Piotrze, zostaje pamiątką od Ciebie i o Tobie w szkole. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy Mateusz Rakubik i Marta.
gość Mateusz w nowej szkole już nie będzie tym dawnym. Łączył nas chwile, których już nigdy nie było. Uzdolnieni, pracowici, teraz najsympatyczniejsi. Począwszy od klasy trzeciej, zaczniemy. Poproszę najsympatyczniejszych, żeby już zostali na swoich miejscach, natomiast powstali w momencie wyczytania, pokazali się światu i pomachali nam wszystkim, żebyśmy wiedzieli, na kogo można liczyć w przyszłości, nawet jak was nie będzie. Asystentki moje najlepsze z klasy pierwszej będą wręczać symboliczne pomniki i dyplomy, także do dzieła. Klasa trzecia gimnazjum, uwaga, najsympatyczniejsi. Klasa druga gimnazjum, najsympatyczniejsi w roku 20-lecia to Julia Węgorowska, Jakub Laskowski. Tak. Gimnazjum skończy na pierwszej, gdyż pierwszej będzie lekkie zamieszanie, powstał precedens w tym roku. Klasa pierwsza gimnazjum mi się zbuntowała i powiedziała, że oni nie napiszą jednej osoby, która jest najsympatyczniejsza, bo to cała klasa się podpisuje pod tym, także proszę o powstanie najsympatyczniejszą klasę pierwszą gimnazjum. Gdyby nie pani Gosia, nie umiem... w roku 20-lecia, uwaga, wymieniam. Pani Katarzyna Kulszew, pani Edyta Kuklewska, pani Katarzyna Koszor, pani Agnieszka Kamińska-Ostem, pan Krzysztof Pawlenda, zapraszamy, pani Dorota Mazura, pani Iwona Krytyka, pan Wojtek Dolc, pani Ewa Janiszewska, pani częścią tego grona, wychowawcami, pedagogami, które w ogóle wszyscy obecni tu ludzie, proszę się im przyjrzeć. To są osoby, które swoją rzetelną pracą, ale też jest wyszło. Domek, piaskownica i boisko. Było też wiele miejsc, gdzie mogliśmy zakładać kryjówki i się chować. Gdybym nie chodził do tej szkoły, nie byłbym sobą, nie byłbym tym, kim jestem. I kolejna dzisiaj odkryta tajemnica, najlepszy absolwent gimnazjum. Zapraszamy panią dyrektor. Już mówię, to nie ja, niestety. Ja tylko ogłoszę. Bardzo będzie mi miło i przyjemnie i jestem bardzo dumna, że mogę w imieniu nas wszystkich ogłosić, że
najlepszym absolwentem gimnazjum, społecznego gimnazjum imienia Sebastiana Fabiana Klonowica w roku szkolnym 2011-12 jest Wojtek Bartoszak. Zapraszam do siebie. Całości i wymaganiom zdołałem opanować tajniki królowej nauk, matematyki. Pani Beata, która pomimo swoich wielkich starań nie dała rady przezwyciężyć mego wstrętu do interfunkcji. Pan Wojtek, nigdy nie odpuszczający błędów typograficznych w prezentacji. Pani Dorota, zawsze upominająca się o słownictwo i pamiętająca wszystkie błędy składniowe, jakie trzeba było naprawić. Pani Agnieszka, pomimo mojej wrodzonej niechęci do przedmiotu, próbowała wpoić mi tajniki magii zwanej chemią. Szkoła Klonowica dała mi bardzo wiele. To tutaj rozpocząłem swoją edukację. Przeżywałem tu wiele wspaniałych chwil ze wspaniałymi ludźmi. Niektórzy z nich wywarli na mnie duży wpływ i wiele dla mnie znaczyli. Może nie traktowałem ich jak powinienem, ale miałem do nich zaufanie i nie byli mi obojętni. Na razie nie wyobrażam sobie przyszłości bez nich wszystkich, ponieważ spędziłem tu ponad połowę mojego dotychczasowego życia. Nowa szkoła wydała mi się wtedy taka przytulna, jakbym znała ją od lat i wiele mnie nauczyła. Pomogła wejść na nową życiową ścieżkę, jaką jest liceum. Etap mojego życia o nazwie Klonowic właśnie się kończy. Jednak jestem przekonany, że zostanie on w mojej pamięci jako jedna z najlepszych chwil. Zawsze wszyscy cieszyli się i wyczekiwali na nadejście tego dnia. Mówię o zakończeniu roku szkolnego. Wszyscy rozstawali się z uśmiechem na ustach, no bo za 2 miesiące znowu się spotkamy. A teraz? Teraz niby czekam, ale już nie z taką radością. To były nasze ostatnie dni razem. Yeah.
Zostawić światło. Bardzo dziękujemy wszystkim dzieciakom w gimnazjum, ale szczególnie oczywiście ostatniej klasie. Te trzy języki cywilizacji, o których mówiliśmy, które są takie niesłychanie ważne. Język ojczysty zawsze i wiadomo z jakiego powodu. Matematyka, bo opisuje rzeczywistości, jest królową nauki i nic nie wskazuje na to, żeby ktoś ją zdetronizował. Język komunikacji, który tak naprawdę jest taką nową łaciną Europy, i to jest język angielski. I nie marzyłam nawet, że ta praca nauczycieli, praca całego grona będzie tak oddana przez dzieciaki, które tak genialnie, cudownie zmobilizowały się w dniach egzaminów. Byliśmy dumni, patrząc na nich, jak zmierzają się z egzaminami, jak się mierzą z czasem, jak sobie radzą, w jakim fantastycznym nastroju, skupieniu i takiej pogodzie ducha naprawdę stawiają czoło bardzo trudnemu, bardzo zmienionemu od tego roku egzaminowi. Królowej nauk, królowej języka ojczystego i królowej języka angielskiego chciałam wręczyć różę, taką od nas wszystkich bardzo symboliczną. A poza tym, kochani, tak na pożegnanie chcę jeszcze raz bardzo, bardzo podziękować panu dyrektorowi Tomaszowi Pietrasiewiczowi, który jest postacią absolutnie szczególną w Lublinie, na Lubelszczyźnie, w Polsce, w Europie, na świecie. Już mi nic nie przychodzi do głowy na razie. Ale to tylko na razie. Kochani, to jest naprawdę szczególne miejsce, absolutnie magiczne, absolutnie niezwykłe, absolutnie ważne dla Lublina, dla tożsamości naszego miasta, dla naszej osobistej, własnej tożsamości. I chcę powiedzieć, że zanim tutaj przyszłam i kiedy tutaj przyszłam, zachwyciłam się osobą Tomasza Pietrasiewicza, Witolda Dąbrowskiego, zastałam tutaj już Iwonę Kryczkę. Gdyby nie Iwona, moja wiedza, mój zachwyt nad Lublinem na pewno byłby nie taki i moja miłość do tego miasta tak by nie rozkwitła. Bardzo im za to dziękuję. Zapraszam pana dyrektora Tomasza na chwileczkę i pana dyrektora Witolda na sekundkę, bo chcę coś wręczyć od nas na pamiątkę. No bronią się jak wy. I Iwonę oczywiście. Pamiętało o nauczycielach. Ja nie widziałam w żadnej innej szkole takich rodziców. Wszyscy zazdroszczą nam klimatu w szkole. Wszyscy zazdroszczą nam tego, jakich mamy rodziców. Jakie mamy ich zaufanie, jak bardzo z nami współpracują, jak się w ogóle nas nie boją i z wzajemnością
I za to od was wszystkich w imieniu całego grona i własnym chcę bardzo, bardzo podziękować. Proszę zobaczyć, jakie macie kapitalne dzieciaki. Proszę zobaczyć, jakie macie, jakich macie znakomitych nauczycieli. I proszę przyjrzeć się sobie, jacy jesteście cudowni. Bardzo, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Ja tak zupełnie spontanicznie chciałam powiedzieć jako... Ja chodzę do tej szkoły 9 lat, będę jeszcze chodzić, ale to już z innym dzieckiem. Natomiast chciałam powiedzieć za Maćkiem. Oni by nie byli tym, czym są. I to dzięki Państwu. Nie dzięki nam, tylko dzięki temu, co mi wnieśli w czasie tych 9 lat. Pamiętajcie, że wy jesteście absolutnie jedyni, absolutnie niezastąpieni. Jesteśmy tylko skromnymi pomocnikami. Może pani dyrektor ją już troszkę składnie, bo żona się zwróciła, więc ja może troszeczkę inaczej. W imieniu rodziców trzeciej klasy gimnazjum chciałem państwu zwrócić się oczywiście do pedagogów serdecznie podziękować za wkład, który włożyliście państwo w rozwój naszych dzieci, za serce, które temu też towarzyszyło, chociaż wiem, że naprawdę nie było łatwo. No cóż, jeszcze raz serdecznie państwu wszystkim dziękuję.